Mateusz Bartosz, gościem King Wilki TV po meczu Polfarmy Starogardański z Kingiem Szczecin. Mateusz, trudno przyjąć takie spotkanie na klatę, ale chyba to jest najwłaściwsza rzecz do zrobienia w tej chwili. Myślę, że to jest przede wszystkim dla nas dobra lekcja i musimy z tej lekcji wyciągnąć jak najwięcej wniosków i poprawić nasze błędy, zobaczyć co w tym spotkaniu nie funkcjonowało tak, jak powinno być. No i co, znaczy, przede wszystkim jesteśmy zawiedzeni. Ja jestem bardzo zawiedziony, bo myślałem, że ten mecz będzie wyglądał trochę inaczej, ale widać było, że drużyna ze Starogardu przyjechała bardzo dobrze przygotowana. Naprawdę solidnie się przygotowali. Myślę, że ta dodatkowa energia jako pierwsze spotkanie, podobnie jak u nas w meczu z Legią, no, zrobiła to, czego nam dzisiaj zabrakło. Myślisz, że trochę mentalnie zostaliśmy przy tym spotkaniu z Legią Warszawa? Tym tak łatwo wygranym, mogłoby się wydawać? Czy mentalnie zostaliśmy? Być może tak. Pytam o to, bo w pierwszej kwarcie było widać gdzieś taki brak energii. Nie wiem, z czego to wynikało. Wydaje mi się, że myśleliśmy, że wszystko łatwo i przyjemnie pójdzie, a okazało się inaczej. Nie wpadło kilka otwartych rzutów, z drugiej jednak strony Polfarma wykorzystała większość swoich sytuacji i gdzieś tam z dystansu i z półdystansu i pod koszem. Oni narzucili nam sobie po prostu swój rytm gry i my niestety się do niego dostosowaliśmy. A wynik mówi sam za siebie. Za trzy dni gramy kolejne ligowe spotkanie i w tym spotkaniu zmierzymy się z mistrzem Polski, ze Stalmetem Zielona Góra. Nie będzie czasu na za długie analizowanie tego meczu, nie będzie czasu za bardzo na odpoczynek. Po prostu trzeba wyciągnąć wnioski jak najszybciej, zapomnieć o tym spotkaniu i zagrać dobrze ze Stalmetem. Dobrze powiedziałem, zagrać dobrze ze Stalmetem. No, na pewno można powiedzieć, że spadamy z deszczu pod rynnę, ale no mamy 3 dni na to, żeby się przygotować do, myślę, arcyważnego meczu, bo zawsze jest przyjemnie grać przeciwko tak klasowym drużynom jak Stalmet. Później też myślę, że terminarz nas nie rozpieszcza, bo i wyjazd do Dąbrowy za chwilę. Także no gdzieś trzeba szukać tych swoich zwycięstw, tym bardziej, no jest to początek sezonu, zawsze tak się mówi, ale potem gdzieś w tym końcowym rozrachunku te zwycięstwa są ważne.